Paradą motocykli ulicami miasta rozpoczął się wczoraj 6. sieradzki piknik motocyklowy. Po raz kolejny była to impreza charytatywna pod hasłem Motocykliści dzieciom. Na piknik do Parku Staromiejskiego w Sieradzu przyjechało kilkuset motocyklistów z całej Polski. Od samego początku działania tego pikniku całym celem to było motocykliści dzieciom i pod takim hasłem my pracujemy. My pracujemy dla tych dzieci, które mamy pod sobą. To są dzieci z Tomisławic, Godynic, z placówek wychowawczych i z Sieradza. Co roku na takim pikniku zawsze ktoś do nas zwraca się o pomoc. Pomagamy, staramy się pomagać. W tym roku mamy Amelkę Gidelską chorą na amioplazję i Branka Kuberę. Naprawdę trzeba tym dzieciom pomóc, bo widzimy, co się dzieje i pieniądze, które tutaj zbieramy, motocykliści są naprawdę hojną nacją, dajemy dużo kasy i trzeba przyznać, że rok w rok coraz więcej chcemy i coraz więcej dostajemy. Motocykliści chętnie wrzucali datki do puszek, ale także oddawali krew. W sumie to oddałem 16 litrów do tej pory, tak. Oddaję od kilku lat. No teraz mam taką pracę, że nie mogę na bieżąco tego tak robić, ale kiedy można, to wspomagam te szpitale, żeby tej krwi po prostu nie brakowało. Motocykliści chętnie przyjeżdżają na sieradzki piknik motocyklowy. Atmosfera jest super, nie? Atmosfera, jaka atmosfera? Koncerty, nie koncerty? No, to jest, dla nas to jest, wie pan co, raj na ziemi dla motocyklistów. Impreza ma fanów nie tylko w Sieradzu. Jesteśmy co roku, więc naprawdę warto. Ale dlaczego? Tyle motorów chyba się nigdzie nie widzi na jeden raz. Także, a tu młody rośnie też motocyklista, więc może coś na przyszłość. O, proszę zobaczyć. Jak co roku były pokazy jazdy motocyklowej, stoiska nie tylko dla miłośników jednośladów, no i mnogość motocykli kilkudziesięciu marek. A dla wszystkich w sieradzkim amfiteatrze grały zespoły Kapela PSP w Sieradzu i Trudy.